Siemaneczko, z tej strony Johnny Team i zagram sobie, jak widzicie, Farming Simulator 2017. Jest to sezon 5 na zagranicznym gospodarstwie, czy na niemieckim, już dokładnie nie pamiętam, ale chyba na niemieckim. Także tak. Pierwsza sprawa, chciałem was bardzo przeprosić, że dawno nie było odcinka, ale odcinku w ogóle na moim kanale, bo już ponad 2 tygodnie, prawie 2,5 chyba, o ile się nie mylę. Ogólnie tak. Jak wiecie, koniec roku się zbliża w sumie dużymi krukami, bo już ostatni tydzień, nawet nie całe, bo 3 dni. Ja w sumie w te dni nie chodziłem do szkoły teraz, zacząłem chodzić sobie do pracy po prostu, nie? Dlatego po prostu nie miałem czasu, żeby jakiś ogólnie jakiś odcinek nagrać, a jak już miałem chwilę czasu, bo jak przyszłem z pracy czy coś, to już byłem taki zmęczony, że nawet nie miałem już siły, żeby coś nagrać, także przepraszam was bardzo serdecznie za to. No ale dobra, mamy odcinek, jak widzicie, także sobie lecimy. Idziemy sobie, w ostatnim odcinku było chyba nawóz, o ile się nie mylę, i prezentacja gospodarstwa. A w dzisiejszym odcinku będziemy zrobić cienokosy oraz pryskanie. Zaczynamy zresztą, jak nic, z czasem wyjdziemy. Dzisiaj Deutsch stoi. Będziemy sobie kosić dzisiaj John Deere'em. Tworzymy sobie. Idź. Siadamy. Także odpalamy naszego żonglerka. Wnosimy kosiarę, składamy ją. No i co, lecimy sobie na łąkę. Ło, prawie bym zaczepił. Ale póki co mi się udało. I ogólnie, jeżeli będzie słychać jakieś, nie wiem, jakieś takie dziwne piski, hałasy, czy coś takiego w tym stylu, to sorki, ale po prostu jest tak ciepło, że mam włączony wiatrak, że mi tu cały czas chodzi i troszkę skrzypi, ale myślę, że tego nie będzie aż tak słychać i nie będzie przeszkadzać. My sobie lecimy teraz. Rąkę coś mi troszkę ścina, ale to przez to pewnie, że dawno z komputera nie skanowałem, będę musiał go zeskanować na kolejny odcinek. Będzie ok. Ale w tym odcinku jeszcze myślę, że jakoś przeżyjemy. Ale 30 stała FPS-ów jest, ile, gdzie to była ta łąka teraz? Ile, muszę wysiąść? To taka mała łąka w sumie. Tam. Nigdy się nie będę, jeszcze tylko przebiegnę sobie na szybkości się. Tak, tutaj jest ta łąka. Ja teraz muszę poszukać, gdzie tu jest gwiazd. Tu jest, zaraz, dobra. Wszystko wiem. W sumie na spontanie to troszkę nagrywam, bo akurat mam teraz dzisiaj czas. Dlatego lecimy z odcinkiem. Nie no, będę musiał na pewno tego skana zrobić komputera, bo coś czuję, że coś może być, bo lekkie ścinki są. A ogólnie tak, sprzedałem tamten kombine, bo zauważyłem, że on właśnie dużo mi FPS-ów zabierał. Niby jest fajny i to, ale FPS-ów zabierał galancie. Bo tak to jak spojrzałem na tamtą stronę, właśnie tam w kierunku, tak jak teraz patrzę na gospodarstwo, to miałem 23-4 FPS, a teraz mam stałe 30. Także widzicie, że ile ten kombajn zabierał FPS-ów. Kurde no, już na wstępie fail. Sorki za to. Ale lecimy sobie. W realnym życiu się na kosy w sumie umiał już tak jak koniec tutaj na wsi. No ale jeszcze gdzie nie, gdzie ktoś wozi, nie? Bo ja na przykład dzisiaj woził też belki. Co on taką ma kolizję szybką? Nie wiem, dobra, mniejszy z tym. Ogólnie na tej mapie nie ma za dużo łąk, dlatego wybrałem taką właśnie. Jak widzicie. Też nie za duża, nie? Bo właśnie chcę zrobić przetrząsanie jeszcze. W kolejnym odcinku właściwie będzie ciąg dalszy sianokosów, czyli będzie już zgrabianie, prasowanie i prawdopodobnie owijanie, bo to będzie oczywiście siano kiszonka. Dobra, lecimy sobie dalej. No i mam ogólnie nadzieję, że zostawicie dosyć sporą, kurczę, ilość łapek, tak jak było w poprzednim odcinku. Chyba 15 łapek w górę było, 0 w dół, to jest naprawdę motywujące. Dlatego nagrywam dzisiaj ten odcinek dla was.
teoretycznie zbliżamy się do 150 subskrypcji na kanale. Dość openingu to jeszcze zobaczymy. Jak będę miał kasę, to zrobimy sobie opening. Nie wiem dokładnie ile skrzynek, ale myślę, że jest może z 15, zobaczymy. Jak widzicie, idzie to idzie robota, jak drewno, że tak to ujmę. Ale ten John Deere jest zarąbisty, muszę wam przyznać. Kto się ze mną nie zgodzi, że ten John Deere jest zarąbisty, to może dać łapkę w dół. Wyzwalam na to. 135M. 135 koni, ale bardzo fajne. Choć ogólnie możecie tam pisać, jak tam chodźcie u was ścianokosy, czy już też pokończyliście, jeżeli ktoś ma z was gospodarstwo, a pewnie ma, bo ja nie mam jak zwykle. Ja w sumie mam dużo wujów, co mają gospodarstwo, także mi to nawet nie wadzi za bardzo. Nawet w sumie mam jednego wuja, co ma John Deere'a. Także jest dosyć spoko. Jak się nawet jakoś powoli to idzie ta łąka. Może wyrównam lekko, żeby tak nie jeździć co chwilę. Może nutę jakąś zarzucimy? Mam nadzieję, że mi nie zablokują, nie wiem, bo ogólnie właśnie czy te nutki mają prawa autorskie, mam nadzieję, że nie. Mucha się mi stąd. Ogólnie zmieniłem położenie mikrofonu. Mam nadzieję, że teraz będzie. Ogólnie zmieniłem se, a można powiedzieć, trochę przestawiłem bardziej stanowisko, bo tak to zawsze miałem myszkę na górze. Bo jak ja mam biurko, że mam właśnie ekran na oddzielnym praktycznie biurku, bo mam wyżej ekran niż ogólnie niż cały blat. Bo taki blat nie może z pół metra na pół. I mam obok taką dostawę, to jest, znaczy w sumie to jest jedno biurko całe, nie? Takie podwyższona, jest szafka jeszcze na dole i tu jest monitor na górze, nie? Takie coś. I mam monitor na górze, myszkę mam tu na dole, a klawiaturę miałem jeszcze tam niżej, nie? Tam gdzie jest wysuwanie. To teraz zrobiłem tak, że sobie położyłem jeszcze klawiaturę do góry, nie? Tamtą w ogóle wysuwaną tą wyciągłem. W sumie nawet lepiej mi się tak gra w CS-a, jak mam wszystko na jednym poziomie, nie? Dlatego w sumie tak zrobiłem. W sumie nawet mi to nie przeszkadza, tylko że trochę mało miejsca mam na myszkę, ale jakoś daje radę. Chcę sobie jakieś narożnikowe biurko kiedyś kupić, ale to jeszcze zobaczymy, może wakacje się uda. A kiedy będzie prezentacja mojego stanowiska, to nie wiem, może na 500 subów? Zobaczymy. Widzicie, że zaraz będziemy kończyć tą łąkę. Mamy w sumie 8 minut. I zaraz przyjdziemy sobie to przetrząsnąć. To będzie raz, dwa. Do tego momentu może napisać hashtag kosiarka albo coś, hashtag trawa, coś związane z ścianokosami. Ciekawe, czy ktoś będzie oglądał w ogóle tak długo do tej przerwy, czy w ogóle ktoś obejrzy dwie pierwsze minuty. Zobaczymy. Tak z 20 minut myślę odcinek może będzie. Nie chcę dłuższego robić, bo nie mam takiej potrzeby. Tutaj troszkę opuścimy bliżej przy tym siatku. Nie wiem nawet jak to nazwać, ogrodzeniu, o, to jest dobre określenie myślę. Nie wiedziałem nawet jak to nazwać w sumie, ale dobra. Jakoś wybrnąłem w tej sytuacji. W sumie dosyć dawno nie nagrywałem, to możemy się troszkę język plątać. Ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Mam nadzieję, że dźwięki są dobrze ustawione. W sumie ten mikrofon aż tak bardzo nie ściąga dźwięku jak ten ze słuchawek. Tu jeszcze sobie mały kawałeczek.
musimy skończyć. No, 10 minut tak już jest. A jeżeli będziecie chcieli ogólnie jakąkolwiek nitkę z tych, która leci w tle, to może nie napisać w sumie, bo ogólnie w sumie tu są 3 muzyki luzem i 2 sety, także wam podeślę na spokojnie. Jeżeli będzie trzeba, myślę, nawet może bym w opisie dał. A ogólnie lecimy sobie już na farmę. Podoi czas przed trząsarką. To buty załączymy. To Boga temu zabroni. No, mam nadzieję, że te ścinki nie będą przeszkadzać w sumie i tak teraz nawet mi tak bardzo nie przeszkadzają też. Troszkę lepiej to wygląda, no, ale już prawie. Widział się na tym sprzęcie jakieś manie. A w przyszłości może coś lepszego będzie. Przetrząsanie to będzie szybka sprawa. Tylko nie wiem jak z tym opryskiem, zobaczymy jak się wyrobimy jeszcze, bo chciałbym to w sumie opryskać, ale albo zobaczymy zresztą. Możliwe, że nie będzie pryskania, zobaczymy. Tu nawet skina żadnego nie zrobiłem z koszenia. Nawet nie myślę nic. Kierunkowskazy muszą być obowiązkowo. Dobra, sobie jedziemy od razu tutaj do garażu. Rozłożymy koszarę. Dobra, prosimy sobie żadnego. No, opuśćmy to. Dobra, wychodzimy. Idziemy do ojcza. Palamy go. No szkoda, że nie ma panelu IC, ale trudno, przeżyjemy. No ale nie wiem, czy grałem sobie to manualne poczekanie, bo będę w ostatnim odcinku nie miałem oczu. Dobra. No nie wgrałem jak zwykle. Dobra, lecimy sobie na szybkości. No tu zaraz murek przyrąbał. Pobity są. Przetrząsarka marki Beacon. Ogólnie bardzo fajna przetrząsarka. Taka właśnie do średniej gospodarstwa pasuje. A mało ją używałem ogólnie. Chcę się zatrzymać. Ogólnie ruchu ulicznego tu chyba nie ma, bo mam wyłączony, nawet nie wiem. Co sprawdzę potem. Chyba, że jest taka godzina. Nie no, są 16, 17 prawie. W grze. Nie wiem, czy o tej godzinie samochody jeżdżą w lesie, czy nie. Zobaczymy. Ale będziemy mieć przepisowa, co tam mam za domu. To jest dosyć spoko wnętrze tego. Chwila, teraz znowu zapomniałem, gdzie mamy jechać. Tam, no. Dosyć spoko wnętrze tego Deutscha. Dosyć fajnie wygląda. 110 koni, a tak właśnie tak średnio akurat. Na razie więcej mi nie potrzebne na moje areały. Co ja mam, dwa pola i jak widzicie tutaj jedną łąkę, taką jeszcze małą. W sumie no półtorej łąki, ale tamtej już nie będę kosił, bo zobaczymy. Ale na razie mi to starczy. No także lecimy sobie. Próby tu można wyłączyć, żeby niepotrzebnych lagów nie powodowały. Ludzie, ale tak to ja grać mogę, na cały czas 30 FPS-ów. Czyli ten kombajn był troszkę lipny. Poszukamy czegoś innego, bo to się nie martwcie. Może nie tyle co kombajn, a header, bo ten kombajn nie miał headeru i wziąłem takiego innego, a ogólnie sam kombajn tamten bardzo lagował, także nie wiem, czy header
też mógł lagować. A taki chciałem dać za małego headera, bo tak. Taki duży kombajn, a header taki mały. I trochę liknie to wyglądało. Troszkę mi gardle zasmakło. Jakoś przeżyjemy. Zaraz jakąś fotę walnę. I znowu celownika nie wyłączy. Może jeszcze jedną zacznę. O, taka miniaturka być idealna. Dobra, zobaczymy, coś się na pewno miniaturkę z tego wybierze. A my lecimy tu. A też w sumie możecie zadawać pytanka na kolejny odcinek. Sobie poczytamy coś tam. Jeżeli będzie jakieś pytanie w komentarzu właśnie, to po prostu nie odpowiem pod nim, tylko w kolejnym odcinku możecie się spodziewać tej odpowiedzi. Pewnie miał o czym pogadać. A już nawet mi się przypomniało, jedno pytanie było, odpowiedziałem na nie, ale jeszcze poruszę ten temat. W kolejnym odcinku już. No i dzisiaj dosyć spoko nam to poszło, tu jak mamy 17 minut ponad lekko. No praktycznie koniec. No dobra. Składamy. Także lecimy sobie na farmę, będziemy kończyć ten odcinek. Nie ma co przedłużać. Szarpania są tym traktorem, ale nic na to nie poradzę. Jest jak jest, inaczej nie będzie, bynajmniej na chwilę obecną. O, tu jest podświetlane kokpit. Nawet spoko. Zegary i te sprawy są podświetlane. Właśnie ogólnie szkoda, że w farmingu nie ma właśnie w oryginalnych maszynach podświetlanych tych wszystkich zegarów i tego. Mógłby już to zrobić. Jak się spojrzałem na las, to mnie grałem 20 FPS i spadło. Nie wiem. Dobra. Idziemy na farmę. Jesteśmy praktycznie na miejscu. Oj, oj, oj. Tego nie było, to się wypnie. Odstawiamy sobie. Co możemy odpiąć też. Gasimy. No i co? W tym odcinku, jak widzieliście, skosiłem sobąkę. Od razu ją przetrząsłem. Nie myślę, że to na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek spodobał, daj łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowym widzem, to zostaw suba i kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.